No więc Może może. tylko może przechodzić. Nie, nie, A jest właśnie, dla że może. mnie. No dobra, no nie będę się tutaj z tam Niestety, ale może. przekomarza, no bo bardziej będzie psocił, jak na przykład bezpośrednio nam zrobić coś, bo tu nie ma jakby takiej mocy sprawczej, żeby na przykład powiedzmy jakby zadziałał bezpośrednio. Natomiast owszem, No mogą. dobra, a jak rower sam jeździ, jak ci się dom nagle zaczyna palić i strażacy, wiesz, gaszą, i z tego gaszenia nic nie wychodzi, no bo są relacje właśnie strażaków, też opisane, jest to udokumentowane. No tak, no to chyba jakby ale No. chodzi o nas jako o nas, że jakby powiedzmy gdzieś tam się No, nie. ale ludźmi też po kątach rzucało. Księdza, który odprawiał egzorcyzmy, no to mało to coś nie zabiło. Była taka sytuacja, że to był już drugi przypadek w latach chyba 70. Facet rąbał drzewo i no oczywiście wiadomo, jak to drzewo się rąbie, nie to odłożył siekierę, musiał sobie przynieść następne klocki do rąbania, więc nachylił się nad tym klockiem i nagle nad głową przeleciała mu siekiera. No więc odwrócił się i myślał, że ktoś tu się zamachnął, jakiś kawał sobie zrobił, nie chciał go wystraszyć czy coś, no ale się wkurzył, bo kurczę, jakby tak dostał tą siekierą, no to byłoby po nim. Obszedł dookoła wszystko, no nie ma nikogo, dobra. No to dalej robi to drzewo, znowu musi sobie przynieść kilka klocków, znowu się schyla i znowu ta siekiera nad głową mu przelatuje. A więc poszedł do sąsiada i mówi, słuchaj, ktoś tutaj sobie robi jakieś głupie kawały, nie? I to jest już niefajne. Więc mówi, ty idź z tamtej strony, a ja pójdę tutaj z tej, nie? Obejdziemy wszystko dookoła, zobaczymy, bo nie ma gdzie uciec. Z tyłu był wysoki płot, więc no raczej by tak szybko nie zwiał. Tym bardziej, że po sąsiada nie musiał gdzieś tam daleko chodzić, tylko przez płot go zawołał, bo tamten też coś robił. W końcu weszli do stodoły, a ze stodoły zaczęły wypadać gorące kamienie. Nikogo tam oczywiście nie było. No więc wezwano egzorcystę. No i tym księdzem tam nieźle to coś miotało. Wezwał drugiego do pomocy, podobno. Ale niestety chyba sobie z tymi siłami za bardzo poradzić nie mogli. Jakieś napisy zaczęły pokazywać się na tej stodole. No i znowu przyszedł piątek, wszystko spłonęło i spokój. I później na tej samej ziemi spłonął dom. Tam już nikt tego nie odbudował. I później w sąsiednim domu stało się po iluś tam latach znowu to samo. Ludzie tutaj starsi już nie chcą o tym opowiadać, bo ci młodzi to się tam nabijają, nie? No, to jakieś tam historie Czaj wymyślone, Mary, tak? takie tak. No, ale ostatni raz to było w 2000 którymś roku. Nie wiem, 2003 chyba, czy jakoś tak. Też się działo. A tego czasu spokój, no ale. Na jak długo? Tutaj Uzabor pisze, na tych wsiach to ludzie ładnie muszą pić. No nie, właśnie, że tak nie piją. To są. No to ubecy musieli być też zapruci, sąd musiał być też sędzina czy sędzia. Nie wiem, kto tam nad tym debatował. Też musiał być pewnie pijany. Są raporty z tych zdarzeń z lat 50. Zresztą ciekawa jestem, jak oni w tych raportach to opisali. Kiedyś to zamierzam dostać się w jakiś sposób do tych akt, bo bardzo mnie to ciekawi. Temat właśnie ten właśnie z tych lat 50. sprawa. Jeżeli są akta sądowe, no to na pewno w jakiś sposób można do nich dotrzeć. Zaczyna się powoli składać jak scyzoryk, także miło było To tutaj jest kurczę. z wami tutaj porozmawiać sobie, parę rzeczy gdzieś tam wyjaśnić, parę rzeczy naświetlić. Myślę, że no nie wiem, jak będzie następnie, no to też postaram się wziąć udział. Jedna jest taka fajna rzecz, bo ostatnio to było właśnie wpisywane, że nie wchodzą, rozumiesz, te oszołomy.
Ci, co się naćpają, ci, co się nachlają, potem robią takie różnego rodzaju jazdy łańskie. I potem to jest taki szambo wychodzi, że ja się wcale na przykład nie dziwię, że potem ci ludzie nie chcą to w ogóle tego słuchać czy oglądać. A niektórzy to lubią chyba. Słuchaj, ale to niektórzy to lubią. Ja wiem o tym, że niektórzy specjalnie tu wchodzą, żeby to na tej zasadzie jakby takiego rozbicia. No. To jest coś takiego, na przykład jak ja wchodziłem na tego całego tego Radames, tak? Tak, Radames. No Radamenes, no to przecież chciałem wziąć udział, bo się nawet tam do niego podłączyłem. Oczywiście to już tam słyszałem, że to jest tym agentem, że to, że tamto, że on takich, powiedzmy, ludzi to nie są mile widziani. Oczywiście tam tego poplecznicy zaraz zaczęli sobie jakby tam już otrzeć zęby na tym i... No i tam powiem szczerze, to tak jakoś trochę zaskoczony jestem, że nawet 30 albo 40 osób, że te pomyje, przecież oni słuchają przecież tego. Oni tam się, wiesz, wyzywają się od różnych, kurwa, jeden drugi ma pretensje, jakby mogli by się pogryźli tam, no. Tak. Mimo, że są zaszczepieni. Ale to jest... A, na temat jeszcze powiem, na temat, właśnie sobie przypomniałem, bo to a właśnie tam temat tak kiedyś nie było, szczepionek. To słuchaj, jest taka rzecz, że bardzo, jak ja rozmawiam, bardzo dużo ludzi, tylko teraz oczywiście to już jakby jest płynie w czasie, zaszczepiło się tylko wyłącznie dlatego, że mieli chęć wyjechania na te pieprzone wycieczki. I tylko z tego względu się po prostu zaszpicowali. Natomiast mówią, że oni żałują, że ja sam z nim mówię, słuchaj, przecież mówię, to się na tym nie skończy. Ale to ja już nie będę, ja przysłuchaj, mówię, przecież mówię, jesteś zarejestrowany. To jest jedna rzecz. Mam znajomą pigułę, która mówi, że to, co oni mówią na temat właśnie tego wyszprycowania tych poprańców, tych białych kwarciuchach, to jest wszystko pis na wodę fotomu też. Tam nawet jeżeli oni się szprycowali, załóżmy, to wszystko było na zasadzie pico na wodę. To oni, bo oni wiedząc, co tam jest za syf w tym badziewiu, po prostu robili, czy nawet mają rozrobione tak zwane lewe te, no, te wpisy do tego rejestru. Także takie numery się, słuchajcie, są robione, no. Albo ewentualnie robili to, że na przykład niby mieli te badziewie, te do szpicowania, się okazało, że to było albo sól fizjologiczna, albo glukoza. No i sobie w glukozę to ja mogę przyjmować codziennie przecież. Ale oczywiście w rejestrze są, tak, są, że są zaszpicowane też. Ale oczywiście oni powiedzieli, że oni tego syfu nie da sobie wpompować. No, moja znajoma też się zaszprycowała dwa razy, bo leciała do Chorwacji. No i w samolocie zasłabła i trafiła od razu do szpitala. Znaczy nie, przepraszam, pierwszym razem nie, dotarła do tej Chorwacji, tam w miarę jakoś było, wracała z powrotem, zasłabła od razu do szpitala i się okazało, że ona rzekomo ma jakąś wadę serca, no, której nigdy wcześniej nikt nie odkrył, dostała jakiś mechanizm, nie rozrusznik, tylko jakieś inne tam dziadostwo, nie, i to... Mam znajomą, ona już jest na emeryturze. No oczywiście to jest takie, no mieszka wśród takich ludzi starszych, no tak to się określa, nie? Więc rozmawiała ze swoimi trzema sąsiadkami, które oczywiście najeżdżały na nią, bo ona jest na tyle, no jest osobą taką, powiedzmy, świadomą siebie samej, że w żadnym wypadku nie, oczywiście nie ufa w tym różnym informacjom i tam sama gdzieś tam wsłuchuje się w pewne te rzeczy, które są przekazywane. No i rozmawiała z nimi i powiedziała, żeby one sobie tego nie robiły. No to więc one były na tyle przekonane, że to jest im potrzebne i to jest na tyle bezpieczne, że dwie oczywiście się zaszpicowały, to obydwie oczywiście ona pochowała, czy nie, inaczej, brała udział w tego pogrzebach. Jedna, co dała się jakby, powiedzmy, rozsądnie do tego podeszła, powiedziała, że żadnego badziewia nie będzie przyjmowała. Natomiast te dwie, które były przekonane, że to jest bardzo bezpieczne, po trzech dawkach, no, prawie jedna po drugiej, jak to się mi zeszły. No, to są te, to oczywiście o tym się nie mówi. Słuchajcie, u mnie to ksiądz powiedział nawet, że teraz Putin zarazę pokonał.
No tak, zgadza się, tak, bo Taki nagle mem są tak. chodzi, nie? Że powinien Tak. mu dać nagrodę Nobla, bo nagle Tak zrobił jak to. robili Obamie, tak, bo taki, tak, na tym jest pokazane, że chcieliście mieć spokój, no więc wiesz, ja szybko się pozbyłem właśnie tego bardziej, co 2 lata, jak to się wykrążyło. No, ksiądz na kazaniu powiedział coś tam na koniec, że teraz już zaraz nie ma, Putin tam w jeden dzień pokonał. Nie został ukamienowany, bo teraz jest taka Nie, tendencja, że śmieli się ludzie, ale Aha. było tak, że w kościele to może byłem ja bez maski, tylko może tam kilka osób, bo teraz to tak może w maskach tam jest nie wiem, jest może 10% czy 20% maks w kościele, wiesz. Gdyż powiedział, że teraz się można twarz pokazać, jakieś tam z Biblii cytaty, że tam ten. I tam na końcu powiedział, czy na końcu, czy w środku, że Putin tę zarazę pokonał. Tak powiedział coś. A to, ale to jest katolik, tak? To jest, czy prawosławie to jest? Katolik, tak. A katolik. Aha, Katolicki, tak. bo wiem, że w prawosławie to jest inna interpretacja. A słuchajcie, jest taka fajna rzecz, bo na tego, wiadomo, tam, na tych Ukraińców to jest tak, że jest większość jest prawosławnych. I najśmieszniejsze jest to, że oni nie należą nie do tego, jak to się dzieli, tego kijowskiego, tylko moskiewskiego. Nie, bo tak jest, że cerkwi większość, moskiewski patriarchat. Patriarch właśnie. Tak, że tam, ale najgorsze to jest, są grekokatolicy. To ci właśnie, księża grekokatolicy, to ci właśnie święcili kosy, widły, siekiery dla banderowców w 1943 roku. I Bandera właśnie to jest z rodziny księdza grekokatolickiego pochodzi. A No, greko-katolicki. przeczty w ogóle, nie? Tak, tutaj mamy. Nawet jest tutaj na Wikipedii, można poczytać. Tutaj jest, piszą. Urodził się w rodzinie proboszcza grekokatolickiego. Tak, Andrija Bandery z domu Głodzińskiej. Córki kapłana grekokatolickiego. I to nawet Maciej pokazywał też, że to właśnie ci tutaj księża grekokatolicy, czy klerycy, jakoś tam wymyślili to właśnie pieśń tutaj, to przyśpiewkę Batko nasz Bandera. Aha, to też ciekawe. Batko nasz Bandera, tak. Ale To kościół no. grekokatolicki od A papieża pochodzenie podlega. nazwiska to przecież też wiadomo, jakie jest. To jest jewryjskie. Nie ma ani w ukraińskim, ani tu. Znaczy, to nie jest nazwisko słowiańskie. A właśnie o tutaj. W jewryjskim to znaczy chyba flaga, czy jakoś tak. No, Bandera to masz w polskim. A właśnie, a w tym, a widzisz, Bandera. to oznacza. Burdel. Burdel. Tak. Po polsku bandera to na statkach flaga. Bandera. Pod jaką banderą statek pływa? Pod banderą, tak. A, pod To banderą jest pływa. jako oznakowanie, tak. Flaga w kształcie. Po polsku tak Czekajcie, to ja jest. tutaj jest takie Znajdę. opracowanie z Młodzi Patrioci i skąd to jest, kurczę? Ta strona jest zablokowana. To znaczy, tam do niej toczyło się. Ja chyba jest zablokowana, bo ja tego nie mogę znaleźć, ale takie właśnie te panie lekkich obyczajów, które tam w Odesie urzędowały, no to były, bo głównie w Odesie, no pełno było takich właśnie miejsc. One miały jeszcze dzwoneczki na nogach, żeby były nowe. Rozpoznawalne. Tak, dokładnie. I tam jest nawet taki opis, nie, o tych dzwoneczkach, a to jest przecież z kultury tam semickiej, nie, te dzwonki. No tak. Tam nie jest wprost napisane, że to były no, Jewryjki, tylko że kędziory czarne, no, tam te dzwoneczki jeszcze. No i te kobiety nazywano Bandersz. I stąd to jego nazwisko.
A w ogóle to był kurdubel, miał 159 cm wzrostu. To właśnie te informacje wstawiam. Tutaj może nie będę czytał, słuchajcie, tylko się przeczytać może teraz. Miron Syt, ciekawa persona, poseł do Knesejmu Ukropolińskiego, tak? Miron Syt. Zaraz tu pisze Erwan z Deniro, ja jestem z Chełma, 30 km do Rochuska i powiem szczerze, że miasto się zrobiło ciasne, jak w 2005 roku. No wszędzie, wszędzie, UA, AC, Ukraina ogólnie. No w Białej Podlaskiej blisko Białej mieszkam. No to jakoś nie widziałem jeszcze tej UA, rejestracji samochodów o Białej. Byłem OTZ jakieś to. tam kilka dni temu. Erwans pisze, dzisiaj miało ich przyjechać do Polski 200 tysięcy w jedną dobę. No to oficjalnie to już 2 miliony przeszło. A 2 nie miliony. oficjalnie, to się nawet nie są w stanie doliczyć. No jest teoria spiskowa, że to jest właśnie ten spis powszechny, że pytali się Tak, ludzi, ile tutaj, kto jaki metraż ma, ile że pokoi można było mieszkały. za Tak. ten, tak. Chory to wszystko. No dobra, słuchajcie, to ja dzięki wam za ten, za tutaj za taką miłą rozmowę, taką w miarę nawet taką dość rzeczową, nie było jakichś takich dziwnych, takich przepychanych i tak dalej, także myślę, że ta oglądalność zaczyna coraz bardziej gdzieś tam być odczuwalna, bo widać, że jak mimo, że jest późno, to jest jednak no, sporo osób jednak ogląda. Ale później w ciągu dnia też sporo osób widzę, że też odtwarza te i przegląda te live'y, które tam gdzieś są inicjowane. Także widzę, że rzeczywiście, że to jest spore zainteresowanie tymi informacjami, które gdzieś tam powiedzmy my przekazujemy. Ludzie chcą właśnie wiedzieć, chcą więcej wiedzieć, chcą więcej słyszeć, chcą więcej widzieć przede wszystkim. No, Więc to może być. słuchajcie, ja myślę, że teraz tutaj nie wiem, czy w polskim YouTubie jest drugi taki kanał, który robi streamy, gdzie jest pokazywana jakaś alternatywna informacja obecnie tego, co się dzieje teraz. Wszędzie jest jedna opcja tylko pokazywana. Słuchajcie, jak ktoś właśnie robi streamy wojenne jakieś, temat tego, co się dzieje, to podsyłajcie mi linki czy coś. Jechać będziemy. Widzicie, Chmiela pojechaliśmy trochę. Wiadomo, już tam zrobi tutaj moderatorów czy coś. Takiej jazdy już nie będzie. Ale następne kanały będziemy jechać. Zobaczmy, jakie komentarze stawione pod tym filmem dzisiejszym. Teraz tutaj zobaczymy. 5 komentarzy, ale jeden tylko widzę. O co tu chodzi? 2. No pa, komentarzy 5 jest, a tylko 2 widoczne. No kurwa, co to jest? Poblokowali mnie tutaj, czy już? No widzisz, no ja totalnie. Rajd, będziemy robić rajdy, słuchajcie. Podsyłajcie jakieś tutaj streamy robią, czy coś, będziemy jechać. Tutaj. Czyli chcesz wojnę internetową, tak? No słuchaj, trzecia wojna światowa ma charakter informacyjny. Tak, Tu zgadza nawet się, jest właśnie zdjęcie, że mówisz. coś, zaraz wam pokażę. No raz. Trzecia wojna. Chowa.